Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czaruś też wita. A ja was witam na dzisiejszym odcinku, na dzisiejszym vlogu. Jest ładny dzień. Nilonek. Kurczę, aż mi po prostu cieszy ta cała skoszona trawa. I to, że gąski zaraz będą mogły sobie tutaj latać. Dobra, wypuszczamy. To tutaj koty jak zwykle coś nabroiły. Tutaj muchy niech się łapią. Muszę zamówić te lepy. Najlepiej to by było w ogóle na rynku kupić. Najtaniej chyba by wyszło. Dobra, jak tutaj stan wszystkich kurek? Generalnie chyba dobrze. Ostatnia wychodzi ta. O, a jak widać jest żywa. Także wszystko ok. Jajek jeszcze nie noszą, zaraz myślę, że będą nosić. No i tutaj musimy im napełnić karmidło. Wczoraj im nasypałem, ale nie do pełna. Ale już powiem wam, że ładnie jedzą. Nie wiem, czy większego karmidła nie będę musiał zamówić. Bo chyba nawet powiem wam, że na dobę nie starcza to całe karmidło. Ale muszę sobie przeliczyć. Wsypać o jednakowej godzinie i zobaczyć. Szczerze, bo sam już nie wiem. Ruda znosi. No przydałoby się to sprzątnąć. Jutro się tutaj wezmę za ten kurniczek. Bo już no mają lekko brudno. I śmierdzi nawet tak u nich. W ogóle u silek inaczej śmierdzi niż u wniosek właśnie. To jest totalnie inny zapach. Nie wiem, czy jak macie dwa osobne kurniki, to też tak macie. No okej, seramy wychodzą. Triksinka, jeszcze nie rodzisz? Jeszcze nie rodzisz, Triksinka? No co? No, ona się zrobiła bardziej taka do mnie już. No co? Fajnie. No Triksin, dobrze. No, się zrobiła taka, wiecie, bardziej taka do mnie. Nilun, co? Tutaj w ogóle to się przyjęło? To? Dobra, nieważne. Trzeba wypuścić gąski. Czasami one mają tak w ogóle, że nie chcą wyjść. O, patrzcie. O, teraz akurat szybko, ale na przykład wczoraj chyba, jak chciałem je brać, to normalnie czekałem chyba, nie wiem, no z 2-3 minuty, aż wyjdą. No teraz może też za szybko. Przepraszam was za wiatr. O ile słyszycie, chyba go słyszycie. No ale już niedługo będę miał i siatkę dla gęsi, i mikrofon do aparatu, także też ten szum powinien zniknąć. Wy tu idźcie. Szum wiatru powinien zniknąć. No idźcie gąski. Powiem wam, że nie wiemy właśnie jak to zrobić, że jak kupię tą siatkę i ogrodzę tutaj, ale wieje, masakra. Nilon tutaj. Te małe tutaj biegają, gąski. Tutaj Czaruś, Trixie. Właśnie jak ogrodzę, wydaje mi się, że stąd tutaj, przy chodniku. Ale boję się cokolwiek mówić, bo taki wiatr jest. To właśnie nie wiem jak to zrobić. Chyba będę je wpuszczał właśnie tam, bo tam na końcu, i będę je tutaj wyprowadzał i tam z nimi szedł. Bo innego wyjścia chyba nie widzę. No fajnie by było tak na wprost tutaj wychodzić, ale no wiecie, furtki jakby się nie da zrobić. Rozumiecie o co chodzi, nie? Chyba że jakoś by się dało to zrobić, ale no nie sądzę. Ciężko by było. Widziałem w takie zagraniczne siatki, to coś tam chyba jest właśnie taka możliwość zrobienia furtki. No ale w tych polskich to chyba raczej nie, powiem wam. No dobra, ja im sypnę jedzonka. A no i do szpitala zerkniemy. Jak tam się to dzieje, bo powiem wam, że ta jedna to już jest w stanie krytycznym. I nie wiem właśnie co z nią zrobić. Nie wiem czy nie padła już. Bo jak padła to się szybciej zawinęła o wiele jak tamta. O! Dobra, zobaczymy zaraz wszystko. A, dobra.
Jak to tu u was kurki wygląda? Żyje kurka czy nie żyje? No kurka, wyłaś. Wyłaś. Bo z tamtą była właśnie taka sama sytuacja, że ona wyglądała jak na nieżywą, ale żyła. Ale ta już chyba ewidentnie nie żyje. No. Ojej, z kolei kurczę, musiałbym wziąć je na badanie. A jest dzisiaj niedziela. No tylko wiecie, jak wezmę je na badanie, to nie wiadomo, czy ona już będzie dobra, nie? Kurczę, trochę źle to wszystko rozegrałem. Właśnie mogłem, tak jak weterynarz mi powiedział, dobić taką kurę, bo i tak ona cierpiała, i zawieźć świeżą na badania i tak dalej. I tak jak właśnie mi mówił Bartek Widz, trochę źle to rozegrałem, za co w sumie jestem trochę zły na siebie. Ale muszę pomyśleć. Dobra, wezmę ją w chłodne miejsce do studni i myślę, że trzeba będzie dzisiaj zawieźć, no bo innego wyboru nie mam. No a wiecie, tylko pytanie, czy ona jest dobra, nie wiadomo kiedy ona padła. Kurde. Dobra, inaczej, widzimy się za chwilę. Ja wszystko sobie przemyślę i widzimy się za chwileczkę. Trzeba skorzystać, póki jest jasno, póki jest ciepło. I muszę im jeszcze wsypać jedzonko. Także zaraz im sypię, ale to w sumie dobrze, że zapomniałem, bo przynajmniej wyjadły. A muszę tu paszę jeszcze im wyjąć. Dobra, to zaraz wszystko przygotuję. Jedno, no jakaś jeszcze jedna nosi tutaj, no patrzcie. Co za cholera mała. No macie, zobaczymy właśnie. Od Wilgosiewicza. Ta jest chyba z Słupcy. Ta jest też chyba z Słupcy, od Wilgosiewicza. I tam nie widzę. I ta chyba też z Słupcy. O, ta od Wilgosiewicza i ta chyba właśnie znosi jajko. Nie wiem, czy uda mi się nagrać. O, coś tam nagrałem, nie? Patrzcie. Te tutaj. Te tutaj to jest świeżo zniesione. Dobra, kurka, dobra. Dobra, kurka, dobra. No dobrze. Już chyba drugi raz wam nagrałem w ogóle, jak zniosła jajko. Się przestraszyła. Zobaczyła mnie, to zniosła. No dobra. Tak a propos jeszcze. Co, Ewuś? Ja właśnie zaraz chyba Ewusia wezmę na spacer. Bo wiecie, mam puszczona, ale na smycz go mogę wziąć, to nie ma problemu żadnego. Okej. No i jak tutaj to wygląda? Kurczaczki są. Syrama zniosła jajko, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie zniosła, bo to jedno jest sprzed wczoraj. O, tutaj Syrama chyba chce znosić jajeczko. Tak. Tutaj chcesz znosić jajeczko. W sumie, tak jak mówicie, mógłbym posiać im trawę tutaj na wybiegu i puszczać je też przez te drzwi. I chyba tak zrobię. Ale to jakoś wieczorkiem, powiem wam. Kogucik Syramy. Tutaj jeszcze uzupełniłem im wieczorem wodę. Tak fajnie tutaj sobie stoi na środku. Tam karmidło, wiecie, żeby one chodziły wszędzie, nie? Niech te gęsi się ruszają, tutaj sobie podejdą zjeść, tam się napiją, później tam przy kranie też się mogą napić. Bo dlaczego zależy mi tutaj, żeby chodziły? Bo tutaj rośnie, kurczę, coś takiego mega grubego. Nie wiem, czy to pszenica czasem nie wyrosła. Nie, to chyba pszenica nie jest, ale coś takiego mega, wiecie, takie mieszanki jakieś, nie? Niech one sobie tutaj to ładnie jedzą, tu w ogóle kred wychodzi. Tutaj ja biorę tą ziemię, albo rozrzucam, albo daję w dziury, o takich tutaj. To wiecie, zawsze się gdzieś ta ziemia, albo kury wykopią, albo coś, zawsze gdzieś to zanika, wiecie jak jest. No dobra, tutaj światło zgaszone. Niech muchy się łapią. Zobaczymy, gdzie gęsi są. Tutaj chyba. Tutaj gąski są, tutaj. Zaraz je pogłaszczę, żeby się przyzwyczajały. No, a tutaj też fajnie, trawka skoszona. Cieplutko generalnie dzisiaj jest, ale wiatr jest. To jest ten minus właśnie przy nagrywaniu. No dobra, moi drodzy. Więc widzimy się jakoś później. No dobrze, moi drodzy. Przed chwileczką
troszeczkę popadało. Tutaj przyniosłem doniczkę i pokażę wam, co mam właśnie. Mam taką kamerę, pożyczyła mi siostra, którą właśnie zakupiła. I patrzcie, co tutaj mamy. 16 GB microSD, która umożliwia niby na 7 dni. Co jeszcze? A, że nocna też jest, tryb nocny. No i po co mi to będzie? I ja teoretycznie, chociaż nie. Właśnie, jak to będzie? Muszę zobaczyć wszystko, zgrać. Co, Czaruś, tutaj patrzysz na kogucika? Tutaj biała sobie siedzi. No muszę po prostu to zobaczyć wszystko i pokombinować. Dlaczego? Dlatego, że zamontuję to tutaj u góry. A ty, Trixie, co tak siedzisz tam? Czy ona czasem już tam coś nie zaczyna? Nie, chyba nie, co? Odpoczywa sobie. Myślałem, że już coś, Trixinka, tutaj rodzisz, no ale chyba nie jesteś taka głupiutka, nie? Żeby rodzić sobie na drapaku. No dobrze. Zobaczymy, czy da mi się pogłaskać. Co, Trixinka? Co? Muszę tobie kleszcze wyjąć, nie? No. O, teraz lepiej widzicie. No dobrze, my już nie przeszkadzamy. No i zamontuję tą kamerę gdzieś tutaj, o ile będzie tam rodzić. Później zobaczę, może gdzieś w kurniku. No i znowu już zapomniałem, dobra. Czekajcie, widzę, że tu jest w ogóle jedno jajko na grzędzie. Także elegancko dajemy tutaj. Później sobie pozbieramy jajeczka. O, kogucik. I dobra, wiecie co? Ja biorę się za danie im tego jedzenia, bo znowu już zapomnę. Także widzimy się, jak już im dam. No dobra, jest. Mają ziarno i resztkę paszy. Jeszcze udało mi się skomponować cały taki karmidło, w sumie pół na pół. Już paszy nie ma, także trzeba jechać jutro kupić. Dobra, zgaszamy światło. Tutaj zamkniemy, że nam tutaj nic nie wchodziło, że Trixinka miała spokój. Nilusia trzeba wypuścić. Zamknięty był, bo przyjechał Sławek, którego pozdrawiam, który ogląda mnie. Ma chyba ile? 2 latka? Coś takiego. No, coś takiego. Ogląda. Także miło mi. No dobra, moi drodzy. Ile jajek? O, Ruda sobie siedzi. A ja otworzę, bo już ma być tak w sumie cieplej. Także niech mają taki przewiew. O, tutaj szparkę uchyloną. I nie wiem, dlaczego tutaj się zamknęło. Także otworzymy. Dobra. I Serama zniosła jajeczko. Także też kolejny plusik. O. Tylko trzeba uważać na Nilsona. Nie wiem, czy tych jajek czasem nie będę trzymał. O, tutaj. Tutaj będzie na pewno bezpieczniej. Zobaczycie. Już nie będę miał jakieś tam, wiecie, niedogodności. No dobra. Jak tutaj to wygląda? Wodę mają. Tutaj krety wychodzą. Tutaj mam cały czas zakryte to. O. Czasami stąd nawet ostatnio pobierałem wodę. Tak w sumie fajnie, wiecie. Tutaj właśnie jak stan karmidła. O, tak. No wiecie, one sobie tu wyskubią. Także to raczej, powiem wam, że raczej dużo pszenicy się nie marnuje. W sensie, no, marnować to się raczej pewnie nic nie marnuje, bo patrzcie, z tego co nawet wyrzucam na kompostownik, to się najedzą ptaszki. No co prawda dla ptaszków to ja pszenicy nie kupuję, no ale wiecie, się najedzą. O, no tu widzicie na przykład, to wiecie, a to ptaszki sobie, a to się rozłoży, wyrośnie coś, to zjedzą kury, zje to, wszystko się naje przy takim tym. Jakby to było gdzieś wyrzucane do śmietnika, no to wiadomo. Patrzcie, Milona. Się od drzewo drapie. Nilson, chodź! Chodź, szybko! Szybko, chodź! Szybko! 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 A ty, ptasku. No, właśnie Nilusia mówię im o pszenicy. O marnowaniu. Nawet Nilson zje, jak trzeba.
Patrzcie, biegnie kwoka, biegną te małe. Do czarusia chyba, czaruś tutaj. Ja po prostu, nie wiem. Kocham ten widok, jak kurczaczki biegną za kotem, kot biegnie za Nilsonem, Nilson za mną. Wiecie, to jest takie kółko zamknięte. No, czaruś przychodzi, Nilson też lubi czarusia. Chodź, Nilson, no. Chodź, zobaczymy. Patrzcie. Czaruś ma generalnie tak wywalone w Nilusia. No. Co, czaruś, nie bój się. Nie bój się, nie bój się. No dobra. No i tak w sumie, wiecie, jak coś wywalam, czarulo, ty byś chodził za mną cały czas. Tu muszę w ogóle ten kompostownik przerzucić na tamten. Wydaje mi się, że będę musiał się tym zająć. Jak nie dzisiaj, to jutro. Zauważyłem, że nie jestem taki w sumie, cały czas coś przekładam. No to niedobrze, muszę nad tym pracować. Chciałbym to dzisiaj zrobić, ale szczerze wam powiem, że nawet nie mam czasu, zaraz idę montować. Nie czaruj, ty wiesz, że ja nie mam czasu, nie? Ciężko z czasem, generalnie. No dobrze. Niluś. Tu sileczka, tamte. I gęsi zaraz poszukamy. A gęsi, silki cały czas chodzą. Nie ma, że one leżą. No chociaż, no dobra, leżą też. A te gęsi to na pewno tutaj będą siedzieć. No. Patrzcie. I leżą sobie. Co gąski? Co leżycie? Popatrzcie tam, jak kurki sobie chodzą na całej powierzchni. No ładnie. Elegancko. Dajcie znać, czy wolicie, jak tak właśnie cały czas gadam, czy jak od czasu do czasu coś powiem, coś pokażę. Wydaje mi się, że tak jak teraz, o teraz to nagrywałem, to fajnie. Spatrzcie, Nilson idzie, Czarek idzie i gęsi idą. O Jezu, jest piękne, powiem wam. Jest po prostu cud. Jak ja to lubię. Nie gąski? No dobrze. Oj, jeszcze kurki tutaj, kochane. No dobra, moi drodzy. O, patrzcie, jak poleciała. Także ja tutaj już idę coś robić, bo jest coś, jest do robienia dużo. No a my widzimy się jakoś później. No dobrze, moi drodzy, jest godzina 20:30. Już, o, gąski! No tego mi nie jedzcie, strzykawki. Gęsi to wszystko, patrzcie, one mi tutaj rozwalają. One po prostu wszystko, co mogą, to zaczną zaczepiać. No dobra, dzisiaj trochę popadało, ale tak czy tak dobrze by było podleć trawkę. Seramy najpewniej już są w kurniku. Także elegancko. Okej. Trawka tutaj jak? Trochę się wzbija. W sensie wy widzicie zielony trochę, ale to jest skoszona trawa. Ale chyba miejscami już tutaj kiełkuje ładnie. No dobra, zapalimy światełko. Seramy są. Jedno jajko już było, zapalimy sobie światełko. O. Jedno jajko dała dzisiaj już serama, także elegancko. A Ruda, co ty tak siedzisz tutaj? Ty kwoczysz, czy co? Chyba kwoczy może, co? Czy znosi? Zobaczymy, są dwa jajeczka. Także zobaczymy. Wydaje mi się, że może kwoczyć, powiem wam. No ciekawie będzie. No dobra. Także tutaj tak zostawiamy. Gąski to dopiero później będę zaganiał, nie ma co teraz nawet. Zbierzemy sobie jajeczka. A tam co się stało? Co jest, gąski, co jest? Się przestraszyły kurczaczków, czy co? No dobra. Zobaczymy, czy Trixinka jest u góry. Nie ma Trixinki. Nie ma Trixinki, no dobra. Zapalimy sobie światełko. Okej. Także tak to wygląda. Jedzonko mają. No i zobaczymy, ile będzie jajeczek. Od jutra już jadalne jajka. Także elegancko, powiem wam, elegancko. Okej, ile tu mi na koniec tych antybiotyków dały?
Zobaczymy. Okej, tyle. Tutaj do 10. Więc jest 10. Tutaj, a znowuż bez skorupki jedno. Pokażcie mi to. No, bez skorupki jedno. No i tutaj 2. Także jajek 16 na dzisiaj, nie ma więcej, nie ma. No dobra. To też jest dobrze. Okej, także 16 jajeczek. Jeszcze tu będę przychodził. O, na razie damy sobie tutaj. I elegancko jest. Dobra, moi drodzy. Więc widzę się z wami jeszcze później. Dobra, trzeba zamknąć kurki. Dobrze, że przynajmniej nie mam tego problemu, że kurki mi nie wchodzą. No ale patrzcie, no teoretycznie, no to sami spójrzcie sobie. Kury generalnie wchodzą, to stopniowo wchodzą na grzędy. I generalnie przy wchodzeniu nie ma tłumów, żeby tutaj brakowało miejsca. W tym momencie one śpią, idą spać, siedzą na grzędach, mają luz, mają miejsce, sobie siedzą. Te też tutaj sobie siedzą, jak widzimy jest tu parę wolnych miejsc, tutaj, tutaj, tam jest, tam, także teoretycznie te mają gdzie się pomieścić. To, że wolą na gniazdach spać, no to już nie moja wina. No i co? No i tu wiecie, parę sobie chodzi, a generalnie to tu jest luz, no. Inaczej, o, przynajmniej ta nie śpi tutaj na drzewie dzisiaj. Mi się wydaje, że jest całkiem okej i ten kurnik tak do 60 właśnie kur. Teraz mam jakoś 50 w kurniku, teraz, bo jeszcze w szpitalu są, to jest, nie wiem, 55, 4, 3, coś takiego. Jeszcze dokładnie nie wiem. Gąski, idziemy spać, co? Także ja biorę gęsi do gęśnika. No i co? Chodźcie, gąski, co? Idziecie? 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 Albo nie, moi drodzy. Przypomniało mi się coś. I właśnie dzisiaj nagrywam coś na... nie będę dużo zdradzał. Na razie ich nie zamykam. Na razie ich nie zamykam. Zajmę się na razie... seramy są zamknięte. Zajmę się na razie tutaj tymi kurkami. No, ruda wydaje mi się, że może kwoczyć. Może kwoczyć, faktycznie. No dobra, mają wszystko otwarte, tutaj elegancko, gasimy im światło. Okej, tutaj cyk. No i elegancko, dobra. Szpital, wszystko okej. No, Trixinka, kiedy rodzisz? Dobra, tu jeszcze zamkniemy. No i co, moi drodzy, to by było w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, łapa w górę, miły komentarz, subskrypcja. Pamiętajcie, żeby również zerknąć w linku, w opisie macie linka do Instagrama, Facebooka oraz Patronite'a. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego, cześć.